Dzień dobry, witam. Cześć. Dzisiaj poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień i zaczyna się nieźle, bo co prawda tutaj łatwa robota, wspawałem sobie kawałek rurki w wydech, dotoczyłem z takiej grubszej, żeby miało, wiecie, ten kołnierz taki, żeby przejście, żeby to było oryginalnie, nie spawać tutaj do kupy. No i okazało się, że jak tak odruchowo próbowałem pokręcić lewym kołem, no to coś jest nie tak. Jak zdjąłem koło, no to jest tak. A zacisk wygląda tak. Witam Was w takich pięknych okolicznościach przyrody. Żniwa w pełni. Ja sobie tutaj siedzę w klimatyzowanym samochodzie marki Alfa Romeo. A przejażdżka była w celu nabycia przepustnicy. Przepustnicy do BMW. Tam mamy starą, tutaj mamy kupioną na szrocie. I tak sobie wracamy. Ze mną na pokładzie jest pan Habs. Pan Habs odpoczywa, a my czekamy na pomoc, która mam nadzieję niebawem nadjedzie, bo Alfa się postanowiła zepsuć. Czyli prawo serii, słuchajcie, żarówki naprawione. Teraz pewnie lakiernik podmienił półosie, bo postanowił się wypiąć przegub z lewej strony. To słuchajcie, mój ratunek. Przyjechała pomoc drogowa. Dobra, słuchajcie, nierównej walki z BMW, ciąg dalszy. Co się udało? Póki co mamy sterownik świec żarowych, który po naprawie na razie przynajmniej nie wywala błędów. Mamy wymieniony czujnik poziomu i temperatury oleju, też już jest spokój. O to chodzi tutaj w misce. Olej mamy zmieniony. Jest jeszcze nadal problem z nastawnikiem przepustnicy, ale tym się postanowiłem jakby zająć troszkę później. Rozkminiać to, a póki co chciałem wymienić filtr DPF, który już tutaj przyszykowany jest, przywieziony w zasadzie przez właściciela, no ale niestety okazuje się, że ten filtr nie jest do tego auta. Dzisiaj wtorek, mam nadzieję, że będzie lepszy niż wczorajszy dzień. Wczoraj wszystko było na nie, wszystko czego się dotknąłem albo nie działało, albo wkrótce później był z tym problem. Więc tak, BMW wyciągnąłem, zdemontowałem DPF, okazuje się, że to nie jest ten. Postanowiłem to poskładać do kupy i zobaczyć w ogóle, czy jest sens grzebać w tym filtrze, czy auto będzie próbowało jechać, jak będzie budować ciśnienie do ładowania. No i zaraz po wyjechaniu na drogę okazuje się, że auto w ogóle nie jedzie. Słuchajcie, nieszczęść związanych z BMW ciąg dalszy. Szukam przyczyny totalnego braku doładowania. Tutaj mam czujnik podpięty pod pompkę, napompowane na 1,8 bara i zobaczymy, co pokazuje rzeczywiście. Czujnik, zwykły czujnik po prostu ciśnienia w kolektorze. Takie rzeczy powodował i co najlepsze, nie sypał błędem z tego czujnika dopóki nie napompowałem mu tam ciśnienia do 1 bara taką pompką ręczną i sobie to sprawdziłem, co widzi w rzeczywistym czasie sterownik. No i od tego momentu zaczął świrować i już ten błąd wywalać. Jest wymieniony, auto ożyło, a co najważniejsze, słuchajcie, bo to mnie też jakby cieszy, że mamy czysto już w sterowniku, nie ma żadnych błędów, więc no jakiś tam sukces, progres jest. Dobra, idziemy do następnej roboty. Co się stało w Alfie? Widzicie ten kanał tutaj na końcu półosi? Powinien tutaj być taki pierścień sprężysty, który po wejściu w otwór, w przegub, na samym końcu powinien się rozprężyć i trzymać, zabezpieczyć, aby nam to właśnie nie wypadało. No i go najzwyczajniej tutaj nie ma. Powinien wyglądać mniej więcej ten pierścień zabezpieczający sprężysty przegub właśnie przed wypięciem. Kolejny pacjent, Leon pierwszej generacji, taki silnik widzicie i mamy sprzęgło. Problem jest taki, że trudno już przełącza się biegi, naprawdę już czuć duży opór i czuć, że auto próbuje jechać przy próbie zapięcia tego biegu. Wsteczny już zgrzyta, także nie ma co tutaj dywagować. Tam jest jeszcze po drodze taka łapka, taki kindybał, co potrafi pękać. Trzeba będzie do tego zajrzeć, zanim się cokolwiek rozkręci. Ale raczej tutaj w tym przypadku nie będzie to problemem, ponieważ pierwsze naciśnięcie na zimnym silniku potrafią te biegi wchodzić normalnie, wszystko płynnie.
ale już chwilę jak popracuję, sprzęgło się cokolwiek zagrzeje, to już mamy problem. I bardzo nisko, bardzo naprawdę nisko ten pedał sprzęgła już wybiera. Dobra, to co? Kręcimy. Chodziło mi o ten element tutaj. To taką dźwiękę, która często pęka tutaj na wieloklinie, ale tutaj w tym przypadku jest wszystko ok. No, to co? Idę się przebrać teraz. Zobaczcie, jak wyglądają moje okulary po otwarciu tego dekla. Więc twarz, koszulka, wszystko. A skrzynia z SEATA jest już oddzielona, stoi na stojaku. Zobaczymy zaraz, co się tam dzieje z tym sprzęgłem, bo jak tak patrzę w środek, włączę wam lampę. O, to widzicie tam jakby środek tej płyty takiej, do której dochodzi ten czpień. Tak jakby się to przesunęło i pewnie tam jest jakiś problem. Dobra, teraz to już jest mało istotne. Odkręcam koło zamachowe, patrzymy, co się dzieje. Zaraz, co się dokładnie stało. Tutaj wyskoczyło nam spod tego ząbka. Dobra, tyle w temacie. Mamy nowe sprzęgło, tak czy owak, ale tarcza już wygląda na taką, która ma dosyć. Słuchajcie, tutaj już w zasadzie dochodzą na równo o nity. Nie ma sensu już tutaj płakać nad tym. Trzeba to wymienić. No dobra, teraz czyścimy powierzchnię pod uszczelniacz. Zakładamy nowe i w drugą stronę. Rzut kamerą, można powiedzieć, na to, co się dzieje. Sprzęgło mamy założone. Jeśli by kogoś to interesowało, to sprzęgło jest firmy Zaks. Takie zresztą było. No i lecimy z tematem. Skrzynia cokolwiek ogarnięta, montujemy. Sprzęgło odpowietrzone, poskręcane kable. To wszystko, co potrzebne, aby odpalić. To już mówiłem, tam jeszcze korek jest niedokręcony, ale to już robię, bo dolewałem płynu. I co, można będzie go odpalić. Jeszcze nie ma jednej poduszki pod silnikiem, jest tylko ta tutaj z tej strony. Ale to, co potrzeba, tak wiecie, żeby się przekonać, że żyje nadal pacjent, no to idziemy odpalać. No dobra. Przeżył. To można kręcić dalej. Słuchajcie, no i zdarzyła się rzecz przykra. Oczywiście nie może być idealnie, mianowicie to już było przy ściąganiu pękło do połowy, a teraz przy montażu ta osłonka, to w zasadzie to jest część tylko, bo tutaj widzicie, było wyszarpane, no ale to jakoś tam się trzymało, siłą woli, ale trzymało się. Mnie to pękło do końca, także muszę to jakoś pokleić klientowi, żeby przynajmniej nie furkotało tutaj, ani nie odpadło. Myślę, że te zgrzewki takie na gorąco damy tutaj parę i będzie to trzymać. A, w zasadzie mam towarzysza. Haps, pokaż jak prosisz. Tak? Co mam robić? Drapać, tak? No. I tak można godzinami. A niechby tylko pan przestał na chwilę, to zobaczcie. Taki to pożyje. No, zejdź na chwilkę. A tutaj drugi przodownik pracy.